witam w roku 2015, w którym być może z nostalgią będziemy wspominali rok 2014 jako ostatni rok pokoju, tak niektórzy mówią. Proszę Państwa, być może aż tak źle nie będzie, być może wszystko rozstrzygnie się w innych kategoriach. Warto zwrócić uwagę na spór, jaki toczy się w Niemczech między częścią tamtejszej elity politycznej, która opowiada się za zaprzestaniem zaostrzania sankcji wobec Rosji. Mam na myśli między innymi ministra Steinmeiera, a inną częścią, która opowiada się za udziałem Niemiec w krucjacie antyrosyjskiej. Widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone, które wysadziły w 2014 roku w powietrze polityczny porządek lizboński, ustanowiony w roku 2010 w listopadzie, przypominam, że jego takim podstawowym założeniem, fundamentem było strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, które jak gdyby dodatkowo wzmacniało strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie jako wyznaczające czynnik, wyznaczający ramy polityki europejskiej, że te Stany Zjednoczone w tej chwili próbują montować taką antyrosyjską krucjatę, no i bez Niemiec, bez udziału Niemiec taka antyrosyjska krucjata po prostu mija się z celem i dlatego Stany Zjednoczone próbują Niemcy wciągać do tej antyrosyjskiej krucjaty. Warto w obliczu tego sporu, jaki toczy się w Niemczech, postawić sobie pytanie, co właściwie mogłoby skłonić Niemcy do porzucenia strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego na rzecz udziału w krucjacie antyrosyjskiej u boku Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze to, że jak na co zwrócił uwagę ambasador amerykański w Warszawie, pan Mull, otóż Stany Zjednoczone nie zamierzają wcale redukować swojej obecności wojskowej w Europie, co jeszcze kilka lat temu miały w planie. Przeciwnie, chcą tę obecność wojskową swoją wzmacniać, co oznacza, że doktryna, której wyznawcami były Niemcy od roku 1990, to znaczy doktryna europeizacji Europy, w odległą przyszłość się na razie oddala. W tej sytuacji jedynym takim argumentem, który mógłby skłonić Niemcy do zmiany stanowiska, do porzucenia strategicznego partnerstwa z Rosją, jest obietnica zgody Stanów Zjednoczonych na odwrócenie decyzji konferencji czterech mocarstw w Poczdamie w 1945 roku odnośnie tak zwanych ziem utraconych, czyli dawnych terenów wschodnich. Gdyby Niemcy uzyskały amerykańską zgodę na odzyskanie ziem utraconych, to myślę, że to jest tak czynnik, który mógłby je skłonić do porzucenia strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. No a to oczywiście stwarza zupełnie nową sytuację dla naszego nieszczęśliwego kraju, bo nie sądzę, żeby którakolwiek z części naszych elit politycznych ośmieliła się przeciwko temu wierzgnąć. Zresztą nawet gdyby chciała, to nie bardzo ma czym wierzgać, skoro jedynym takim czy podstawowym czynnikiem uzbrojenia naszej niezwyciężonej armii są niemieckie Leopardy. Proszę Państwa, warto w tym kontekście zwrócić uwagę na inną rzecz. Otóż tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia, kiedy cały nasz kraj pogrąża się w nirwanie, na WikiLeaks ukazała się informacja, że już w roku 2009 pan prezydent Komorowski obiecał panu ówczesnemu ambasadorowi Stanów Zjednoczonych w Warszawie, że żydowskie roszczenia majątkowe mogą być zabezpieczone, czy mogą być zrealizowane dzięki dochodom uzyskanym ze sprzedaży lasów państwowych. No i rzeczywiście 18 grudnia tego ubiegłego roku miała miejsce próba zmiany konstytucji w Sejmie,
która właśnie dotyczyła lasów państwowych, żeby umożliwić ich sprzedaż, to znaczy pod pretekstem zakazu sprzedaży lasów, żeby umożliwić sprzedaż lasów państwowych. I warto zwrócić uwagę, że zaledwie 5 głosów zabrakło do przeforsowania tej normy konstytucyjnej. Myślę, że w związku z tym, że te próby będą podejmowane, dlatego że utworzenie judeopolonii na resztówce polskiego terytorium państwowego znakomicie by to z punktu widzenia niemieckiego jest prawdziwym darem niebios, bo znakomicie zablokowałoby skuteczność wszelkich możliwych polskich protestów w sprawie ziem utraconych. Proszę Państwa, to jest charakterystyczne w całej tej sprawie, że absolutna cisza panuje w niezależnych mediach głównego nurtu na ten temat. Nikt się nawet nie zająknął ani na temat tego, że no w Niemczech trwa taka debata, ani na temat ewentualnych konsekwencji sprzedaży lasów państwowych, ani na temat tego, że w sytuacji, kiedy po wysadzeniu w powietrze politycznego porządku lizbońskiego sytuacja w środkowej Europie znowu stała się płynna, no to w tej płynności wszystko się może zdarzyć. Również i to widać wyraźnie, jaka bezradność panuje w naszym nieszczęśliwym kraju wobec tego typu rozwoju wydarzeń. Natomiast no, tradycyjnie już mamy spór między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Zdrowia, panem Bartoszem Arłukowiczem, który stoi na jego czele, a lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego. Chodzi jak zwykle o pieniądze, to znaczy o to, jaką część pieniędzy skonfiskowanych obywatelom pod pretekstem ubezpieczenia zdrowotnego dostaną lekarze, a jaką część pożre Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. To, że w tych warunkach, kiedy 1/5 przychodni zdaje się będzie, czy już jest nieczynna od nowego roku, aż do odwołania, okoliczność, że znaczna część obywateli polskich, polskiej opinii publicznej uważa przymusowe ubezpieczenia zdrowotne za dobrodziejstwo ludu pracującego, za wielką zdobycz ludu pracującego, no, należy zakwalifikować uprzejmie jako rezultat wpływów kosmicznych zagadkowych, dlatego gdybyśmy z tych wpływów kosmicznych zrezygnowali, no to by trzeba było tłumaczyć jakąś nieuleczalną głupotą naszego społeczeństwa. A to by oznaczało, że no, zasługuje na taki los, jaki go spotyka, jaki je spotyka. Proszę Państwa, zbliża się Święto Trzech Króli, a w Święto Trzech Króli urządzane jest w miastach polskich takie orszaki Trzech Króli. No, i pojawiła się w Warszawie kontrowersja, ilu tych króli ma być. Czy tylko trzech, czy czterech. Mianowicie chodzi o to, że honorowy patronat nad tym orszakiem Trzech Króli objęła obok kardynała, jego eminencji kardynała Kazimierza Nycza, również pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która przynajmniej w niektórych środowiskach jest uważana za współczesną reinkarnację króla Heroda. Więc czy król Herod również powinien brać udział w orszaku Trzech Króli, nawet jako, nie, jeśli nie fizycznie, to jako jego honorowy patron, no to dzieli potencjalnych uczestników tego marszu. No i w związku z tym mamy potężną kontrowersję, ale nie tak potężną, jaka się zapowiada na 27 stycznia tego roku, dlatego że 27 stycznia tego roku przypada okrągła rocznica wyzwolenia chwilowo dzisiaj nieczynnego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. To znaczy obecnie jest taki trend, żeby gwoli przeciwstawienia się rozmaitym dywersjom, dywersantom, którzy mówią,
używają określenia polskie obozy koncentracyjne, żeby dla dania skuteczniejszego odporu używać nazwy obóz koncentracyjny w Auschwitz-Birkenau. No tak czy owak jest on chwilowo nieczynny, w związku z tym ale ma być czynny 27 stycznia. No i pytanie, czy będzie tam zimny rosyjski czekista Putin, bo ma przybyć zimny rosyjski czekista Putin jako reprezentant Armii Czerwonej, która ten obóz wyzwoliła z rąk niemieckich. No i pojawia się straszliwy dylemat dla naszej pani premierzycy i dla naszego pana prezydenta, ale przede wszystkim dla naszej pani premierzycy Ewy Kopacz. No jak ona ma tutaj się znaleźć, bo byłoby strasznie, gdyby po takiej nauce chodzenia, jakiej udzieliła naszej pani premierzycy Ewie Kopacz, nasza złota pani z Berlina Angela Merkel, jeszcze na dywanie zaczął ją tam uczyć chodzić zimny rosyjski czekista Putin.